Witajcie. Zupełnie niespodziewanie, o tej porze roku stary rok się kończy, a zaczyna nowy. To okres, kiedy do głowy wpadają kretyńskie myśli, iż z końcem roku coś się kończy, a zaczyna się coś nowego. Nic takiego nie istnieje, a jeśli jeszcze o tym nie wiecie, to dobiję was informacją, że święty Mikołaj to ściema, a prezenty kupują wam rodzice, opiekunowie albo wujek pedofil. Nie wiem, czy dzisiejsze nagranie nie zostanie zakłócone, ponieważ jeden z sąsiadów postanowił coś przykręcić do ściany. Zdjęcie ślubne albo krzyż model 6XL i wierci znienacka. Więc trochę brak mi komfortu przy nagrywaniu. Ale mam nadzieję, że w końcu to wszystko poprzykręca, powierci i będzie spokój. No chyba, że pomyśli o przybijaniu apostołów. Wtedy mogę nie wytrzymać. Notabene ciekawi mnie, co by ludzie nosili na łańcuszkach, gdyby w tamtych czasach znano krzesło elektryczne albo chociażby pluton egzekucyjny. I tak wprowadziłem was w radosny, świąteczny nastrój. To uzupełnia moim zdaniem płynące ze wszystkich stron nagranie Jingle Bells. Jeśli jednak pozostaniemy przy tradycyjnych końcach i początkach, to ja się bardzo cieszę z tego, że rok się kończy. Ten akurat był absolutnie paskudny w moim wydaniu. Powiedziałbym nawet to ostrzej, ale oglądają mnie dzieci, księża i jeden pan, co donosi na policję. Więc kulturalnie rok był do kitu. Z czterech akwariów pozostało jedno. Jeden zbiornik zmienił właściciela, dwa zbiorniki się rozszczelniły i udały się w ostatnią drogę do śmietnika, a pozostał jeden, największy zbiornik, 375 litrów. A więc jeszcze jakaś woda u mnie stoi i to nie jest woda z zalania przez sąsiada. Planowałem przeniesienie 240 litrów do przedpokoju i zwolnienie miejsca w pokoju, tak żeby można było się rozsądnie poruszać, ale zbiornik niestety się zaczął rozszczelniać i zamiast do przedpokoju musiałem go wywalić na śmieci. Przynajmniej to dobre z jego strony, że nie wylał tych 240 litrów na podłogę. No i chyba najbardziej szkoda, bo to najdłużej pracujący u mnie zbiornik. Także zostało tylko jedno akwarium i nie wygląda tak, jakbym chciał. Z różnych przyczyn. Ale przeważnie z tego powodu, że przez pół roku walczyłem z kontuzją kolana w postaci uszkodzenia więzadła. A ta kontuzja znacznie utrudniła mi wszelkie operacje przy zbiorniku. Na koniec musiały w nim wylądować rośliny i ryby z 240. A to jeszcze bardziej zagmatwało wygląd tego zbiornika. Więc cały rok nastawił mnie raczej pesymistycznie do akwarystyki stosowanej. Ale zawsze powtarzałem, że w akwarystyce należy być wyjątkowo cierpliwym. Więc staram się nim być. Cierpliwym akwarystą, który wierzy, że wszystko się jeszcze zmieni i będzie lepiej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Plan zakupu drugiego zbiornika jest. Na miejsce starej 240 powinna się pojawić nowa. Kiedy to będzie? Jeszcze nie wiem. Wszystko musi się ułożyć po mojej myśli. Wolę już nic nie obiecywać, bo potem wstyd się z czegoś wycofywać. Ale zapewniam, że jak się tylko coś pozmienia, to się o tym dowiecie. Na razie nie ma za bardzo co pokazywać w tej 375, więc nie zamierzam co tydzień wrzucać filmu pod tytułem Nic się nie zmieniło, ale robię to dla oglądalności, bo to mnie nie rajcuje. Ale z pewnością w nowym 2022 roku nowe filmy będą się pojawiać. Mądrzejsze, głupsze, ale zawsze. Także stary rok był dla mnie słaby, ale mam nadzieję, że u was było wszystko ok, a może nawet i lepiej. I tego wam życzę na ten nowy rok. Najpierw zdrowia w tej cholernej pandemii, a potem sukcesów akwarystycznych, żeby stale był progres, żeby wasze akwaria były ładniejsze niż na zdjęciach z turniejów, a glony i choroby odeszły w niepamięć. Tego wam życzę z całego serca. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I coś bym tutaj jeszcze dodał na koniec i to chyba będzie dobranoc.